Siemanko, z tej strony Sebol. I dzisiaj właśnie zaczynamy pierwszy mecz. Ja wytłumaczę, o co chodzi, co i jak. Se czapkę Mikołaja założę, żeby było lepiej. I robimy to tak. Pierwszy mecz jest Ile Narodu i Sebol, czyli ja i Ile Narodu. Gramy do trzech zwycięstw i przechodzi na przykład albo Ile Narodu, albo ja przechodzi dalej. Gramy do trzech zwycięstw, zaraz pokażę, jak będę rysował. Będzie tak. Tak to będzie wyglądać. Będę sobie tylko kwadraciki zaznaczał tutaj, żebym wiedział. A może to zmontuję lepiej. Zobaczymy w komputerze. I mam swoje, gram na swoich zasadach. Jak ktoś mi powie dokładnie, to może zmienimy. I gram w takie zasady, że jak ktoś wbije ostatnią swoją bilę, no to ja będę grał, że czarną wbijamy byle gdzie po prostu. Wiem, bo się chyba gra tak, że jak tu się wbije ostatnią, to się tu chyba czarną wbija. O. Ale ja po swojemu zagram. Pierwszy mecz może potem, jak ludzie powiedzą, że źle, no to zmienimy zasadę. Na razie, chyba że taki turniej pierwszy zagram. I tłumaczę wam, o co chodzi w tym turnieju, bo nikt nie rozumie. Ja kiedyś tak robiłem, że jak miałem ten stół wcześniejszy kiedyś jeszcze. Gdzie są te kulki wszystkie? Już nie ma? A jest. To też wpisywałem sobie wujka, jakiegoś kolegę, drugiego wujka. Ja za nich po prostu uderzałem. Tak żeśmy grali. Czyli po prostu ja uderzam za siebie i za Ile Narodu. I za taki turniej, kto wygra. Po prostu. Niech będzie na przykład. Zróbmy rzut monetą, żeby nie było. Złotówka. Złotówka. I na przykład ja wybieram orzeł, Ile Narodu reszka. Orzeł. Jest orzeł, żeby nie było. Sebol zaczyna. I wiecie, o co chodzi w bilardzie. Jak ja wbiję na przykład całe, to moje są całe, a dla niego połówki. Jak wbije dwie takie i takie, to jeszcze nie wybieram, dopiero przy następnym uderzeniu, jak on wbije. Jak mi się trafi cała i połówki, to następne uderzenie wybieram. Sebol. I wpadła. Połóweczki dla Sebola, brawo. 14. Ładnie. Pięknie. Pięknie. Ajajajajaj. Teraz Ile Narodu? Co chce zrobić? Ma plan? Ma plan. Jedna. Pięknie, brawo. Ajajaj, za mocno. Za mocno, za mocno. I teraz Sebol. Aj, szkoda. Miał plan, który mu nie wypalił. Teraz Ile Narodu, co zrobi? Poszło, brawo. Poszło. Pięknie. Piękne zagranie. I teraz. Niby rozbicie. No i teraz Sebo nie może zatknąć. Będzie faul.
Właśnie ja tu nie mam linii, nie wiem gdzie, jak będzie faul, to nie wiem gdzie. Ja będę z ręki ustawiał. Może ktoś mi wytłumaczy potem. No i faul. I tu sobie ile narodu ustawi. Pięknie, brawo. Brawo. No i faul. Wbił Cebola Bile. I Cebol tak zostawi, jak jest, nawet nie będzie ruszał. Poszło pięknie, pięknie, pięknie. Do niczego nie doszedł. No nic, musi coś spróbować zrobić, czekajcie. Oj, biało. I teraz ile narodu? Może mieć prowadzenie 1-0. No i chyba 1-0 będzie. No nie wiem. Na pewno teraz nie wbiję, bo przeszkadza czerwona. Niestety. Teraz Cebol, co zrobi? Jedna. Wyciąga tylko, bo jest ciasno tam. Czyszcza tylko. Druga. Trzecia. No i teraz. Czy ryzykuję? Ja robię takie zasady, że wbijam po prostu gdzieś tam po prostu. To pierwszy taki mecz będzie. Może na razie na takie zasady. Zobaczymy. Powinienem do tamtej wbijać niby. I tak powinno być. Ale wtedy... A on gdzie wbił ostatnio? Już nie pamiętam. Dobra. Wbijam byle gdzie po prostu. Swoje zasady własne. I Cebol nie trafia. Ile narodu? 1-0. Krzyżyk postawiony. 1-0 dla Ile narodu. I robimy tak, że przegrany będzie rozbijał. Jedna partia trwała trochę długo. Będzie to strasznie długi jeden. Cebol rozbija. Padła, brawo. Całe dla Cebola. Ojojojojojojoj. Ile narodu ma? Połówki. Znaczy całe. Całe. Piękne zagranie. Ojej. I teraz Cebol co zrobi? Po prostu wbije. Brawo. Sztuczką jakąś. Chciał tak od tego odbić, no nie wyszło. Ile narodu cały czas mknie do przodu. Teraz musi uważać. Dotknął swoje. Nie ma faulu. Cebol też nie wbija za mocno. Ile narodu. Elegancko trafił i teraz. Bez faulu, pięknie. Teraz Cebol musi coś... Jest, poszło! Energia dla Cebola. Aj. Ile narodu, uwaga. Poszło, brawo! Aj, niestety. No niestety, teraz Cebol... Też nie wbija, ale zasłonił mu! Ale ile narodu wyjdzie z tego, czy nie? No niestety, źle. Co Cebol chce wymyślić? Zaraz coś pomyśleć. Ustawia. Brawo, jeden. Oj, sam se zablokował. Niestety też. Czy nie? Nie dotknął czarnej.
Aż tam było centymetry, milimetry. Niedobrze, niedobrze, bardzo źle ci wpadnie. Jest! Ależ zagranie. Nie, nie, no może nie. No i nie trafił takiej nawet prostej w miarę. No i biała, niestety, ile narodu, niestety biała. Jak teraz Sebo musi to zrobić, żeby mógł wyjść na tą czarną. Teraz ma pomysł. Już wie, co chce zrobić. Piękne zagranie. Nie trafia, nie trafia. Ile narodu, brawo. Brawo. No i niestety. I teraz Sebol, co może zrobić? Oj. Odstawia się i teraz Sebol musi próbować. Atakuje Sebol. Nie opłaciło się. Niestety to 2-0 chyba dla ile narodu. 2-0. Jedna partia dzieli go od zwycięstwa. Nie jest to kula jedna, a jest. Znowu Sebol rozbija niestety, no bo przegrywa. Cały czas przegrywa. Rozbiję w taki sposób teraz. Padła, poszła. O ran, nie wpada. Ile narodu? Jedna. Ajajaj. Teraz Sebol. Brawo! Musiał trikiem niestety, już nie miał wyjścia. Tu też chciał wbijać jakoś ładnie. Nie wyszło. Ile narodu musiał odstawić się na razie. Sebol też słaby. Wbił! Sebola bile, czyli ma z ręki, czyli coś chce wymyślić. Poszło, brawo. Brawo! Sebo już bierze się do roboty, bo to nie może tak być. Teraz ile narodu nie wbija? Niestety. Sebo też nie z całej siły wali. Ile narodu trafia? Ale dźwięki jakieś. Ile narodu nie trafił? Sebo, brawo! Ile narodu ma za dużo bil jeszcze. Za mocno. Sebol to kończy czy nie? Kończy jeszcze nie. I faul niestety. Miała zęki dla ile narodu. Mógłby to zakończyć teraz. W także pięknym stylu. I trafia! Ajajajaj, chyba koniec, chyba dla Sebola. Jakby biał wpadł, to by przegrał, ale Sebol. Chociaż próbuję jeszcze... Jeszcze jest w grze Sebol.
Wbija ile narodu teraz. O, padła. I te dwie paskowe, ale rozpoczął przepięknie. Dwie z paskiem. Nie mógł dołożyć trzeciej, bo... O, nie było tam miejsca, teraz Sebol musi wbijać. O nie, no ma. No i nie trafia, no co jest? Ile narodu trzecią bilę już wbił. No i niestety z faulem, czy bez? Bez! Sebol też bez faulu. Czwarta bila dla Ile Narodu. Moją wbił, wbił! Wbił bilę Sebola, czyli Sebol z ręki będzie jego. Takie moje zasady będą, że z ręki już, bo to jest... Może ktoś mi coś wytłumaczy albo coś. Sebol teraz. Padła pięknie, brawo. Brawo dla Sebola. Brawo. Teraz skupienie mocne. Sebol chce go dogonić i to jest jedyne rozwiązanie, tylko takie. No niestety... Aj! Niestety... Sebol, no musi ryzykować. Opłaciło się, ale trudne zagranie. No i jakby to wpadł, teraz Ile Narodu ma trzy bile do końca. Może to skończyć w tym momencie. Ale nic z tego, bo Sebol właśnie remisuje! To nie jest koniec jeszcze tej batalii. To się okaże zwycięzcą. Podali sobie rękę w ostatniej partii. Ale już był na skraju wyczerpania nerwowym Sebol. Widział 2-0 na liczniku, mówi, o rany. A tu proszę bardzo. Coś nieprawdopodobnego. Rozbija Ile Narodu. Wbija. Trafia. Ale nie ma nic do wbicia i to jest problem właśnie. Sebol cały wbija, czyli... Jeden. Yes! No podbuduje się takim krzykiem właśnie. Trafia. Zatrzymał się idealnie. Pięknie wcelował. Wie, to chodzi właśnie. Ależ energia. Ależ naładowany. I nie wbija. O rany. Tu też wszystkie rozbił ze sobą. No niby zachował ją, ale... Dotknął. Ale snooker dla Sebola. Co on teraz zrobi? Nic nie może zrobić. I niestety wbita bila, którą powinien wbić Ile Narodu, czyli mamy z ręki białą. Wbił jedną. Wbił drugą. I tak moja wbita. Pierwsza była Sebola. Sebol tu patrzy, tak nie może wbić. Musi to jakoś przemyśleć Sebol. To nie może tak być. Teraz albo tą. Dobra, Sebol ryzykuje. Czy to się opłaci, czy nie? Nie powinien wbijać, nie.
zrezygnował na razie. Chciał trudniejszą sobie utrudnić. Pięknie, brawo! Brawo! Przepiękne zagranie, naprawdę. Chapeau, jak to mówi. Ile narodu teraz masz? Mają do zagrania. No nie mógł bić, ale zasłonił. Może to o to chodziło. Czarna. Co ten Sebol wyprawia? Za pośpieszenie za bardzo. I teraz Sebol. Ale zagranie złe. Sebol też nie wie, co ma zrobić. Nie? W ogóle bez sensu. No i biała, no! Sebol z ręki, no co to mu da? Jak sobie zasłonił w ogóle, o ran! Aj, myślał, że trafi tak sprytem. Ile narodu, jeszcze dwie bile, a Sebol jedna i czarna. Ile narodu trafia? Trafia! Nic z tego. No i teraz Sebol, co może zrobić? Tylko i wyłącznie w taki sposób to zrobić mógł. No i teraz Sebol. Czy wygra, czy nie. Jest bardzo ważna bila. Jeżeli to trafi, to już zwycięzca. Mamy, przechodzi dalej. Prosta bila, ale musi się zastanowić nad każdym uderzeniem. Jak coś nie pójdzie źle, no to strasznie się boi, widzę. Jest! Jest! Ależ emocje! 3-2 dla Sebola! Uścisnął rękę, ile narodu. Bardzo mu gratuluję, zwycięzca. Zwycięstwa znaczy, zwycięstwa. Gratuluję mu tego z całego serca. Podziękował mu. Tak się właśnie kończy pierwszy mecz, nasze pierwsze spotkanie tutaj. Pozdrawiam was. Do zobaczenia w kolejnym meczu. Pa, pa.